No, pierwszy odcinek trasy za nami, jesteśmy już za Bangkokiem. To dobrze dla nas, że ten Bangkok przeszedł tak sprawnie, nie było korków, wszystko super, jesteśmy na stacji. Zrobiliśmy około 150 km, auto spaliło tylko 9 litrów. Po Pattayi jesteśmy przyzwyczajeni do troszeczkę, widzę, większej jakości niż tutaj, co się zatrzymaliśmy w tym hotelu. A ceny tutaj są tak średnio 3-4 razy droższe. Cześć, witajcie, dnia kolejnego. Jestem, kurczę, w holu hotelowym, bo na dworze strasznie wieje, strasznie wyszumiało, nic by mnie nie było słychać, ale za chwilę i tak wyjdę, bo z hotelu mamy tutaj prosto plażę i morze i chcę iść tam po prostu zobaczyć. Pogoda tylko nie dopisuje, bo około godziny 12 w nocy zaczęło się trochę błyskać, zaczęło lać i do tej pory tak, w sumie teraz już nie pada, ale jest taka bardzo zachmurzone niebo, mocno wieje, taka pogoda no, nie zachęcająca na spacery, ale muszę powiedzieć o pewnych różnicach, które są tutaj, a które były w mieście w Pattayi, jak się tutaj spało, jak tutaj to wygląda, a jak spało się w Olympusie, a porównać to jeszcze do Base'a, bo naprawdę jest o czym powiedzieć. Są naprawdę ważne różnice dla osób, które chciałyby tutaj kiedyś przyjechać, chciałyby może wynająć mieszkanie na dłużej, może chciałyby nawet kupić tutaj mieszkanie, mieszkać, to naprawdę zauważamy z Dorotą ogromne różnice w każdym poszczególnym miejscu i możemy się podzielić opiniami, kurczę, jak to wszystko wygląda. Także zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę, do jakichś ewentualnych zadawania pytań w komentarzach lub udzielania swoich jakichś tam wypowiedzi, opinii, bo naprawdę różnice są ogromne. Jeszcze jesteśmy troszeczkę osłonięci. Już zaczyna wiać. Chcę wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda tutaj. No piękne miejsce, bardzo duży teren hotelu. Ogromne podwórko, tak jak chciałem powiedzieć. Baseny, jeden, drugi. No, bardzo ładnie tu ogólnie wygląda. Pogoda tylko tak troszeczkę to psuje, bo gdyby świeciło lekkie słoneczko, to byłoby przepięknie. Przez to, że właśnie jest taki duży wiatr, deszczowa pogoda, to widzę też to morze takie, ma słabe kolory troszeczkę. Jest takie troszkę wzburzone, ale już tam idę. Ale wygląda tutaj naprawdę mega fajnie, naprawdę mega dobrze. To tylko psuje tutaj widok, nie wiem po co to stoi, bo tutaj są, tutaj jest tak, o, więc naprawdę dobrze, z widokiem na morze, góry bardzo blisko, jakieś wysepki, kurde, no mega by tutaj było, gdyby tylko nie taka pogoda. Tutaj stoi nasza Toyotka wraz z innymi autami, a to jest sporo aut. Tutaj jest duży hall, od razu restauracja. Na szczęście śniadanie wliczone w cenę. Hotel nie był jakiś drogi, 250 zł za noc. Ze śniadaniem w formie bufetu na 3 osoby. Kurczę, to nie jest źle, bo nieraz za śniadanie trzeba dopłacić 50 zł od osoby. To macie 150, to za sam hotel wychodzi tak jakby 100 zł za 3 osoby. Także no, dobra cena, wydaje mi się, że dobra cena. Dwa baseny, tutaj duży basen, nawet 3-metrowy, z głębokością, pod spodem siłownia, kids club i coś tam, tylko chyba wydaje mi się, że obecnie nieczynne. Przed czasami, gdzie było dużo więcej ludzi, to było wszystko działało i było ok, a teraz jeszcze nie wróciło to do życia. Bardzo ładny, taki nowoczesny budynek, mega dobry styl, mega fajnie to wszystko tutaj jest zrobione. No jestem pod wrażeniem, naprawdę bardzo fajne miejsce, bardzo tu jest tak, kurczę, no żeby tu odpocząć, mieć piękne widoki, morze, plaże, kurde, no mistrzostwo świata. Patrzcie, to wszystko tutaj należy do tego obiektu. Tu jakieś takie stawiki, tu żaby rechoczą, kurczę, w cały czas, znaczy to teraz w sumie nie słyszę, teraz ptaszki śpiewają, ale całą noc, cały wieczór to tak żaby rechotały, że masakra. I tutaj takie coś, no, żeby pospacerować, poleżeć tutaj, odpocząć, kurczę, mega, tutaj kolejny jakiś taki stawik. W ogóle ten hotel nazywa, w nazwie ma golf. I właśnie nie wiem, o co chodzi, czy tutaj można sobie pograć w golfa na tej trawie, czy tam też w sumie jest jakiś znak beach golf. No to nie wiem, czy na plaży, czy tam po prostu z tyłu może gdzieś, może nawet w golfa można pograć, bo to się ciągnie jeszcze ten teren. Ja pierniczę, jaki no mega ktoś sobie tutaj zrobił. Fajne miejsce. Oczywiście mimo tego, że wieje, mimo tego, że jest taka pogoda, jaka jest,
To jest bardzo ciepło, tylko bardzo przyjemnie, bo ja myślę, że jakieś 26-7 stopni to tu jest lekko i wieje cieplutki wiaterek. Jest naprawdę bardzo przyjemnie, miło i przyjemnie, tylko tak ciemno. Bardzo egzotycznie tutaj jest. Tak, a to jest właśnie Tajlandia, którą najbardziej lubię. Kurczę, ale to ładnie wszystko wygląda. To tym mnie właśnie zachwyciła Tajlandia. No oczywiście Bangkok, wieżowce, kurde, no tam też jest pięknie, ale w innym stylu po prostu. Pattaya ma swój urok, kurczę, no jedno chyba z najlepszych miast w ogóle w całej Tajlandii. Chyba, chyba nawet lepsza dla mnie niż Bangkok pod względem takiego życia, no bo nie jest aż tak duże, da się skuterkiem spokojnie pojeździć. No łatwiej się tam żyje niż w Bangkoku. Tutaj taka okolica. Także też super miejsce. No a to jest kolejna znowuż taka kurczę różnica i no i kolejne coś takie, no kurde, no palmy, kokosy na podwórku, trawka, zielono, ptaszki śpiewają. No to jest, mówię, to jest całkiem znowu coś innego, a no, zarąbistego też. Mega. Kurczę, ale by tutaj musiało być pięknie, gdyby była ładna pogoda. Ja pierniczę. No przepięknie by tutaj było, naprawdę. Byłoby tutaj rajsko, niesamowicie, egzotycznie, niesamowicie. Tam śmiesznie jakoś drzewa na morzu rosną, nie wiem o co chodzi. No, pamiętam jak byliśmy na Koh Samui, może się schowam trochę za tą ścianką, to nie będzie wiało, to będę mógł coś powiedzieć. Chodzi mi o to, że jak byliśmy na Koh Samui, to w ładną pogodę było przepiękne morze, piękne kolory, spokojnie, płyciutko i super miejsce do pływania, ale właśnie kiedy była taka pogoda jak tutaj teraz, czyli deszczowo, burzowo, wiecznie, to morze też tak wyglądało, więc to, że to morze dzisiaj wygląda właśnie w taki brzydki bardzo sposób, to wcale nie znaczy, że jak jest ładna pogoda, to tak tutaj wygląda. Więc szkoda, że nie trafiliśmy na piękną pogodę, bo byłoby tutaj przepięknie. Chciałbym to zobaczyć jeszcze raz, ale za miesiąc będziemy znowu projechać tą trasą całą i jeśli będzie tylko ładna pogoda, to na pewno się tutaj zatrzymamy, żeby tu podjechać i porównać to z tym, co jest dzisiaj, bo przypuszczam, że byłoby tutaj przepięknie. Bardzo bym to chciał zobaczyć w ładną pogodę. No dzisiaj jest no tak nieprzyjemnie pod względem tych chmur, fal, taka ciemna, wzburzona woda, ale w piękną pogodę, słoneczną, bezwieczną, to tutaj musi być naprawdę pięknie. Mega śmiesznym jest to, że krowa leży sobie pod palmą na plaży i patrzy w morze i odpoczywa. Wow, no to jest dobre, bardzo fajny widok, niespotykany, przypominający Zanzibar, ale nie Tajlandię, no kurde, jestem w szoku. Sezon deszczowy w tym roku w Tajlandii lekko się przedłuża, bo zazwyczaj o tej porze już powinna być ładna pogoda, a nie jest, a jeszcze nie jest, ale myślę, że im czas dalej tego grudnia będzie dalej kończył się, bliżej stycznia, tym pogoda w końcu się wyklaruje i będą już tylko piękne, słoneczne dni. Tu jest hotel, Nowotel, w którym się zatrzymaliśmy. Tutaj jest to duże podwórko, a tutaj z tej strony właśnie jest restaurant and golf, to o czym wcześniej mówiłem. I przypuszczam, że właśnie ta piękna trawa, te piękne tutaj widoki, bardzo duży teren, to właśnie jest po to, żeby pograć w golfa. Tylko raczej nie dzisiaj i prawdopodobnie nie w tych czasach, gdzie nie wszystkie jeszcze miejsca powróciły do żywych. Idę tutaj, bo bardzo właśnie blisko. Tutaj jest hotel, a tutaj jest sklep. Tylko nie wiem, czy otwarty, ale prawdopodobnie tak, bo już właśnie ktoś tam chyba zajeżdża. Idę po wodę, kurczę, bo kupiliśmy wczoraj na trasę 3 wody i właśnie ta trzecia już się kończy. My musimy się zaopatrzyć w nowe butelki wody na trasę. No, taka tutaj droga, tutaj morze. No bardzo ładnie, naprawdę, kurde, jak mi się tutaj podoba. Ale sklep 7-Eleven, no kurde, duży, bardzo duży. No, bardzo też mi się to podoba. Takie miejsce, gdzie takie, no trochę, no nic tu za bardzo nie ma. Jakiś jeden hotel, drugi gdzieś tam coś daleko w oddali, a taki wielki sklep. No i to się ceni, no i to się ceni. O, takie widoki. Pamiętajcie na przyszłość, że ja tam akurat nie potrzebuję, ale myślę, że nieraz
nie jeden by potrzebował, że rano alkoholu nie kupicie. Rano do godziny 11 w 7-Eleven alkoholu kupić się nie da. Później jest taki moment, kiedy od 11 do 14 można kupić alkohol i później od 14 do 17 znowu nie można kupić alkoholu i później od 17 do 24 alkohol kupić można, ale po 24 do 11 rano znowu alkoholu kupić nie można. Tutaj macie to napisane. I tak jest w całej Tajlandii, w każdym 7-Eleven. Ale dla chcącego nic trudnego i zawsze w danej miejscowości, mieście znajdzie się miejsce, gdzie można kupić o każdej porze. Kurde, zakupy ciężkie, ja pierdzielę. Dwie duże wody, dwie małe, trzy kokosowe orzeszki, dwie małe kole. Nie idzie tego dźwigać, ja pierdzielę, ale się wzięłem, mogłem autem podjechać. Powiem wam, że jak się wychodzi z takiego zamarzniętego sklepu 7-Eleven, gdzie klimatyzacje chodzą na mega mocnych obrotach, to na dworze później jest tak gorąco, że aż by się człowiek prawie że spocił, jakby nie ten wiatr. Naprawdę. Jeśli chodzi o śniadanie, to bardzo dobre jedzenie, czyli jest ryż, jest kurczak taki po tajsku, są jakieś warzywka, wszystkie paróweczki, jajeczko na miękko, pomidorki, ogórki, wszystko dla dzieci, nawet też może być płatki, mleko, soki, wszystko jest. Tościki, nietościki, paróweczki, kiełbaski, naprawdę w porządku. I tutaj w takich ładnych okolicznościach można sobie jeść, patrzeć na morze, na basen, no cudownie. Rzut na baseniki, które tutaj są, tutaj małe brodziki, tam basen, który ma 3 metry głębokości, bardzo fajnie, tutaj taki średni basen, bardzo fajna taka, kurczę, nazwę to wiata, pod którą można sobie posiedzieć, tutaj leżaczki. Przejdę jeszcze do ostatniej części. Mianowicie na dole jest siłownia, ale póki co jest chyba nieczynna. Kids Club, który też chwilowo jest nieczynny. Tutaj polecam wam wynająć sobie pokój. Także polecam w tej nowszej części sobie wynająć. My mieliśmy akurat tutaj, ale powiem o tym więcej może w kolejnym filmie. No i tutaj mamy jeszcze kolejne dwa baseny, gdzie jest naprawdę dużo miejsca, dużo leżaków. Piękny widok na piękne morze i góry. Leżaczki. Naprawdę piękny hotel, nowy hotel po drodze z Phuket do Bangkoku lub oczywiście na odwrót. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym porównać między Olympusem a The Base, to przede wszystkim jest właśnie to, że w The Base nie było słońca i dzięki temu nie trzeba było włączać klimatyzacji. Za prąd w The Base zapłaciliśmy 500 batów. A za prąd w Olympusie, gdzie chodziła klimatyzacja, zapłaciliśmy 5000 batów, czyli tutaj jakieś 65 zł w The Base, a w Olympusie 650 zł za prąd dodatkowo. Tylko dlatego, że od samego rana świeciło słońce i po prostu bardzo, bardzo mocno nagrzewało to malutkie mieszkanko. Dodatkowo nie wiał tam w ogóle wiatr. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że mieszkanie było na 8 piętrze, a nie na 17, tak jak w The Base. Być może dlatego. Dodatkowo było trochę bardziej w głąb miasta, czyli dalej od plaży, czyli też gdzieś ten wiatr się gubił po drodze. Ogromna różnica w temperaturze, w rachunkach i po prostu no, w komforcie mieszkania, no bo codziennie w Olympusie się człowiek budził. No bo wiadomo, w nocy klima wyłączona, żeby się nie załatwić pod względem zdrowotnym. A więc mocno się od samego rana nagrzewało już to mieszkanie. Każdego dnia praktycznie no, budzisz się spocony. Budzisz się spocony, po prostu spocony. W The Base mieliśmy pokój od strony bardziej zachodniej. Dodatkowo jeszcze stał tam budynek, zapomniałem w tej chwili nazwy, ale no, był tak samo duży jak The Base i zasłaniał słońce od strony później zachodniej. No i cały czas tam było tak w sumie miło i przyjemnie pod tym względem takim
pod względem temperatury. Było, nie trzeba było włączać klimatyzacji i pod tym względem było przyjemniej. Olympus za to o wiele bardziej przytulnym mieszkaniem jest, to zdecydowanie jest tam no, czyściej, ładniej, fajne mieszkanko, bardzo ogólnie baseny, 3 baseny, siłownie. No 100 razy lepsze miejsce do mieszkania niż taki The Base, ale mieszkało się tam pod względem temperatur, pod względem słońca, to był duży minus. Pod względem rachunków, które później przyszły za prąd, duży minus. W Base'ie znowu nie było tak przytulnie, nie było tak ładnie, basen zamknięty z powodu jakichś remontów. I dużo plusów mają te miejsca i dużo minusów zarazem. Jak i jedno miejsce, tak i drugie miejsce. Teraz jesteśmy w połowie drogi między Bangkokiem a Phuket i znowu kolejne plusy i minusy. Plusy takie, że o wiele lepsze powietrze. Naprawdę nieporównywalnie. Dzisiaj spaliśmy na parterze, mamy pokój. Duże mury, takie grube, osłonięte też palmami. No teraz jeszcze nie ma słońca, w nocy padał deszcz. Spaliśmy pod kołdrą, normalnie, człowiek wstał, suchutki. Całkiem znowuż inaczej, nawet jeszcze inaczej niż w The Base'ie, a totalnie inaczej niż w Olympusie. Wiaterek, świeże powietrze, ptaszki, no kurczę, taka totalna różnica, że na taki plus pod tym względem, że nieporównywalne w ogóle z żadnym tamtym innym miejscem, ale kiedy przyszła burza o 12 w nocy, nawet nie za bardzo taka burza, tylko błysnęło się tam 2-3 razy i zaczęło lać, to nagle w całej okolicy zgasł prąd, po prostu brakło prądu, nie wiem co się stało, nie było prądu. Na szczęście hotel ma chyba jakieś swoje zabezpieczenia i dzięki temu, że ma właśnie jakieś to swoje chyba jakieś zabezpieczenie czy coś, to był prąd, ale tylko światło świeciło, czyli tak jakby w Polsce tak zwana jakaś jedna faza, czy jakby to powiedzieć, w gniazdkach prądu nie było, ale światełko się świeciło, więc chociaż tyle dobrze, ale wszystkie latarnie zgasły tutaj w okolicy, ciemno, tak ciemno, że po prostu nic nie widać. Czyli to jest na przykład taki minus, ale po jakichś 15-20 minutach wrócił prąd na dzielnicę i wszystko się znowu oświetliło, latarnie i tak dalej, więc są plusy i są minusy w każdych miejscach, ale jak się wstaje tutaj rano, właśnie otwiera się okno, śpiewają ptaszki, w nocy się nie spociłeś, klimatyzacji włączać nie trzeba, później nie chorujesz przez to i tak dalej, no znowuż nieporównywalna różnica i plusy i minusy. Także szukamy naprawdę takiego ciekawego jednego, szukamy po prostu miejsca takiego, gdzie można by się było zatrzymać na dłużej i gdzie byłoby 90% samych plusów, a tylko 10 ewentualnie minusów. No i szukamy właśnie takiego miejsca, dlatego warto obserwować ten kanał, warto subskrybować ten kanał, warto lajkować ten kanał i zaglądać tutaj, bo w końcu takie miejsce, myślę, znajdziemy tutaj w Tajlandii i na pewno tym miejscem się podzielimy. Idziemy, a tutaj takie miejsce. Chyba jakieś lekko opuszczone, ale to dalej jest ten hotel. O, motyle. Idziemy zobaczyć, co jest dalej. Jest tak trochę scary. Jest scary? Wieża. Może samoloty kiedyś lądowały? Ale impreza. Tajskie lotnisko. Tajskie lotnisko. Ciapa. Chlapa ciapa jest tu. Gdzie? Stare węże. Tam jakiś staw jeszcze. Dziki. Drzewo, patrz, jakie szerokie. Ło, patrz. Jakie szerokie drzewo. No. Skąd to kiedyś wyglądało. Moje kwiateczki. To chyba bambusy są, nie? No. Tu weź, pant brakuje tylko. Pant brakuje. Środowisko dla pant. Uważaj, ciapa. O, tam jaka dżungla, patrz jak to ładnie wygląda. Tam jeszcze coś jest. To jest normalnie. Ale patrz, w ogóle tam jeszcze są jakieś tam panie poszły z parasolkami. No.
Tam jeszcze coś jest, jakieś, nie wiem co. Nie, no przecież idziemy ścieżką. A tam to chyba jest jakieś bagienko. Nawet tam nie podchodzimy bliżej, bo niebezpiecznie wygląda. Wygląda jak bagno, nic tam się nie rusza. Ale jest takie mokre, obślizgłe. A tam jeszcze mu się wyhaczyła, to jest jakiś chyba byk. Daleko, w oddali.